a z nami ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, witamy w wirtualnej Polsce. Dzień dobry, pozdrawiam. Dyplomacja papieska znowu ma działać. Papież Franciszek mówi o misji pokojowej na linii on, Rosja, Ukraina, tylko okazuje się, że sami zainteresowani to nie do końca wiedzieli o jakiejś misji pokojowej, ale tak przynajmniej trzeba odbierać te sygnały ze strony Ukrainy i ze strony Rosji. O co chodziło Franciszkowi? Mamy wczorajszą depeszę rosyjskiej agencji TASS, która jest bardzo ciekawa. Według tej depeszy Węgry są gotowe, żeby wspierać Watykan w prowadzeniu misji pokojowej między Moskwą i Kijowem. Dodatkowo wczoraj papież Franciszek przyjął na audiencji spikera amerykańskiej Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego, także każdego dnia dzieje się coś ciekawego. I gdy chodzi o tę wypowiedź niedzielną papieża Franciszka dotyczącą misji pokojowej, tutaj trzeba oczywiście każde słowo dobrze analizować, to znaczy my do końca nie wiemy, na jakim etapie jest ta misja pokojowa. To, że coś się dzieje, to jest oczywiste, natomiast musimy poczekać na rozwój wypadków, żeby poznać szczegóły, a być może szczegóły zna chociażby Centralna Agencja Wywiadowcza czy oficerowie polskiego wywiadu. A to powiedzmy sobie inaczej i powiedzmy sobie szczerze, a papież ma jakąkolwiek szansę i pozycję, by w tym konflikcie cokolwiek znaczyć dzisiaj po tych wszystkich słowach, które padały już przez te długie miesiące? Myślę, że ta pozycja negocjacyjna wzrasta. Zauważmy, że te ostatnie wydarzenia, gdy chodzi o podróż, pielgrzymkę papieża Franciszka na Węgry, to jest potwierdzenie ciągle bardzo mocnej siły politycznej papiestwa. Zauważmy, że to podejście takie kompromisowe Watykanu czy Węgier jest doceniane przez ogromną liczbę państw na świecie, gdy chodzi o tak zwany były trzeci świat, państwa Afryki, Azji czy Ameryki Południowej. No przecież tak zwane globalne południe sympatyzuje z Watykanem, z Budapesztem i z Moskwą, a nie z Brukselą i Waszyngtonem. No właśnie, ale zauważmy to, że mówimy o tej pozycji papieża w kontekście Węgier, ale też zdajemy sobie sprawę, jaki stosunek ma i Europa do Węgier, i Polska do Węgier, i Ukraina do Węgier, i ich prorosyjskich sympatii, albo przynajmniej takiego niejednoznacznego kierunku wybieranego raz po raz. Może to jednak jest zły partner dla papieża? W Europie mieszka 500 000 ludzi, w Afryce 1,5 miliarda. Jeśli do tego dodamy Azję czy Amerykę Południową, to znakomita większość ludzi na świecie, powtarzam, sympatyzuje z Budapesztem, z Moskwą i z Watykanem, a nie z Brukselą i Waszyngtonem. I papież ma tego głęboką świadomość. Natomiast do czego oczywiście mogą doprowadzić takie działania pokojowe Franciszka, tego jeszcze nie wiemy. Ja bym tutaj dodał jedną wypowiedź sprzed 2 dni kardynała Pietro Parolina. To jest druga osoba w strukturze władzy watykańskiej, sekretarz stanu, i Parolin trochę zniuansował tę wcześniejszą wypowiedź Franciszka, używając czasu przyszłego. To znaczy Parolin powiedział tak, że ta misja pokojowa jest dopiero kwestią przyszłości. Natomiast według mnie, jeśli poskładam to wszystko, co się obecnie dzieje, z pewnością za kurtyną dzieją się bardzo ważne rzeczy, gdy chodzi o politykę, gdy chodzi o wojnę Rosji z Ukrainą, i z pewnością bardzo ważnym podmiotem tej wielkiej gry dyplomatycznej jest papież Franciszek. Księże profesorze, a nie jest tak, że jednak Franciszek powinien najpierw o pokoju i zakończeniu wojny rozmawiać w Kijowie, a dopiero później w Budapeszcie? Z pewnością różni wysłannicy papieża rozmawiają także z przedstawicielami Kijowa. No, wiemy, że częścią dyplomacji jest blef. Musimy bardzo rozsądnie to wszystko analizować. Uważam, że
dociera do nas niewielka część wiarygodnych informacji, natomiast prawdziwe informacje są w posiadaniu służb specjalnych różnych krajów i być może prezydenci na przykład Polski czy innych krajów europejskich dostają na swoje biurka depesze czy raporty, które mówią bardzo wyraźnie i stanowczo, co się tak naprawdę dzieje obecnie między Moskwą, Kijowem, Watykanem czy Budapesztem. A nie jest trochę tak, że ta pozycja Franciszka osłabła przez to wszystko, co papież mówił o tym, kto jest agresorem, a kto nie jest, o tych właśnie niejednoznacznych gestach, niejednoznacznych słowach, o braku potępienia w stosunku do Rosji? Wczoraj spiker Izby Reprezentantów był przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka. Jeśli prześledzimy tylko ostatnie tygodnie, jakie osoby zabiegają o spotkanie z papieżem Franciszkiem, jeśli popatrzymy na osoby, które przyjmuje papież Franciszek na audiencjach, to wówczas przekonamy się, że Watykan jest ciągle centrum polityki międzynarodowej i polityczna rola papiestwa jest ciągle bardzo silna. Niestety w Polsce tego za bardzo nie widzimy. Ale to znaczy, że ta ocena działań Franciszka na tym polu jest zbyt krytyczna? Tak, to znaczy my byśmy chcieli zbyt wiele, to znaczy nasz punkt widzenia, słuszny często, taki bardzo moralny, pryncypialny, trochę romantyczny, no on wynika z naszego losu dziejowego, z naszej sympatii do Ukrainy, z naszego antykomunizmu, z naszego podejścia do Rosji. Natomiast no spójrzmy szerzej, nie jesteśmy pępkiem świata i niewiele krajów na świecie myśli tak jak my w Polsce. No musimy to uwzględnić. Ja powiem jedną bardzo ważną rzecz, panie redaktorze. Otóż zauważmy, że znakomita większość członków Kościoła katolickiego mieszka w takich krajach, które znajdują się w Afryce, w Ameryce Południowej czy w Azji. I gdyby zrobić jakiś taki sondaż, jakąś taką ankietę wśród katolików na świecie, których jest 1 300 000 000, to z pewnością znakomita większość katolików afrykańskich, azjatyckich czy południowoamerykańskich nie zgodziłaby się z naszą polską pryncypialną taką postawą, gdy chodzi o wspieranie Ukrainy. Ale proszę księdza profesora, ale to papież ma brać pod uwagę to, gdzie mieszkają wierni, a nie brać pod uwagę to, co jest dobrem, a co jest złem, kto jest dobry, a kto jest zły, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą? Papież jest z jednej strony liderem religijnym, jest przywódcą moralnym, ale z drugiej jest prezydentem Watykanu, jest monarchą absolutnym, jest rasowym politykiem, ma swoich ambasadorów w wielu krajach świata i papiestwo prowadzi bardzo taką, można powiedzieć, konkretną działalność polityczną. Oczywiście ta polityka była trochę inna przez 1100 lat, gdy istniało państwo kościelne. Natomiast no dzisiaj mamy Watykan, takie mini państwo, ale ciągle ta działalność polityczna papieża jest bardzo rozwinięta i bardzo, można powiedzieć, często skuteczna. Ja podam jedną rzecz, panie redaktorze, która w Polsce trochę uciekła ostatnio, gdy chodzi o podróż do Węgier. Otóż podczas konferencji prasowej papież Franciszek mówił o swoim zaangażowaniu, gdy chodzi o powrót uprowadzonych dzieci ukraińskich do Rosji. No to są bardzo konkretne przykłady zaangażowania Franciszka, na przykład gdy chodzi o odzyskanie uprowadzonych dzieci z Ukrainy, na przykład gdy chodzi o wymianę jeńców. Setki jeńców między Rosją i Ukrainą wymieniono w ostatnich miesiącach dzięki działalności Stolicy Apostolskiej i papieża Franciszka. Spójrzmy także na te często bardzo pozytywne przejawy działalności Watykanu, gdy chodzi o wojnę Rosji z Ukrainą i gdy chodzi o przyszłą wizję świata, która narodzi się po zakończeniu tej wojny. A powinien Franciszek odwiedzić Kijów? Kijów i Moskwę? Tak, no bo tak przedstawia sprawę, że jeżeli tu, to tam.
jeżeli tam, to tutaj, tylko w takim układzie. Tak, ja w naszych rozmowach w wirtualnej Polsce już kilka razy mówiłem, że gdybym był doradcą papieża Franciszka, od samego początku tej wojny bym doradzał taką podróż. Ona miałaby wielki symboliczny wymiar na początku tego konfliktu, czyli przed rokiem. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że owszem, papież pojedzie prędzej czy później na Ukrainę, czy także do Rosji, ale myślę, że taka podróż będzie poprzedzona już pewnymi ustaleniami dyplomatycznymi czy politycznymi. To znaczy, wydaje mi się, że gdy się rozpoczną rozmowy pokojowe i gdy ważnym graczem tych rozmów będzie Watykan, to wówczas, mając, że tak powiem, takie pewne karty w ręku, papież Franciszek pojedzie i do Kijowa, i do Moskwy. A może Franciszkowi tak bardzo zależy, na przykład na spotkaniu z patriarchą Cyrylem, że stąd to jego podejście do Rosji? Może tu nie chce zamknąć tych drzwi? Owszem, ale panie redaktorze, to jest sprawa dziesięciorzędna, natomiast sprawa pierwszorzędna to jest wizja świata przyszłości, jaką ma papież. Papież Franciszek nie zgadza się na świat jednobiegunowy, w którym mamy jedno supermocarstwo, czyli Stany Zjednoczone, które narzuca swoją dominację światu, a tak było przez ostatnich 30 lat. Papież Franciszek krytycznie odnosi się do takiej wizji świata i postuluje inną przyszłość. To znaczy postuluje świat wielobiegunowy, w którym będziemy mieć wiele różnych mocarstw, takich jak Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie. Ale chyba się zgodzimy, że jednak w tej układance mocarstw wolelibyśmy nie mieć mocarstw, które wypowiadają wojny i które mordują ludzi, porywają dzieci. No mówimy właśnie o tym, księże profesorze. No to znaczy, no to jest no, pytanie do nas, czy możemy coś zrobić więcej, gdy chodzi o Polskę. I tutaj uważam, że pewną naszą słabością jest nasza dyplomacja, gdy chodzi o Rzym. To znaczy, no ja śledzę bardzo wnikliwie to, co się dzieje w Watykanie, czy to, co się dzieje we włoskiej polityce. Rzym jest centrum wielkiej międzynarodowej polityki. No i uważam, że działalność naszych dwóch ambasad przy Kwirynale i przy Stolicy Apostolskiej, mamy dwie ambasady w Rzymie, no ta działalność mogłaby być bardziej widoczna. Trzeba docierać do najbliższego otoczenia papieża Franciszka. No ja postawię proste pytanie, czy my mamy w Rzymie wytrawnych polskich intelektualistów, którzy mogą udzielać ciekawych wywiadów mediom włoskich i mogą im uczestniczyć w trudnych debatach filozoficznych, geopolitycznych, gdy chodzi o ekspertów Watykanu, czy rządu, czy prezydenta Republiki Włoskiej. No, z przykrością stwierdzam, ja takich opinii we włoskiej debacie publicznej, gdy chodzi o polską obecność, kompletnie nie widzę. I tu stawiamy kropkę. Na tym kończymy. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzymy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrego dnia, dziękuję bardzo.